serdecznie. Ja wszystkich tutaj na tym miejscu cieszę się, że mogę stać znowu przed wami, dzielić się Bożym Słowem. Dziękuję Bogu, że dał mi taką możliwość. Witam gości, bo widzę, że są wśród nas. Błogosławię was. Kochani, chciałbym się podzielić dzisiaj słowem, które jakiś czas temu niezwykle mnie samego dotknęło. Wiem, że jest bardzo ważne i w moim sercu jest pragnienie, wierzę, że od Boga, żebyście wy również to słowo usłyszeli i wierzę i modlę się o to, że ono również was dotknie. Kochani, chciałbym rozpocząć od czytania fragmentu Księgi Ageusza. Także jeżeli macie ochotę, otwórzcie Księgę Ageusza. Przeczytam w pierwszym rozdziale, przeczytam fragment od 2 do 11 wersetu. Tak mówi Pan Zastępów. Lud ten mówi, że nie przyszedł jeszcze czas, by budować dom Pana. W związku z tym Pan za pośrednictwem proroka Ageusza przekazuje takie słowo. Czy dla was samych przyszedł czas, by mieszkać w domach pięknie wykończonych, podczas gdy ten dom wciąż leży w ruinach? Otóż teraz tak mówi Pan Zastępów, rozważcie, jak się wam powodzi. Siejecie wiele, zbieracie mało. Jecie, ale nie dosyta, pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Odziewacie się, ale jest wam zimno. Kto zarabia, gromadzi do dziurawego worka. Tak mówi Pan Zastępów, zastanówcie się nad swoim postępowaniem. Idźcie zatem w góry, sprowadźcie drewno i budujcie mój dom. Spodoba mi się on i zostanę uwielbiony, mówi Pan. Bo zauważcie, liczyliście na wiele, a jest niewiele. Przynieśliście to do domu i zdmuchnąłem to. Z jakiego powodu? Oświadcza Pan Zastępów. Z powodu mojego domu, bo leży w gruzach, a każdy z was zabiega o własny dom. To dlatego niebo wstrzymało swoją rosę nad wami, a ziemia zatrzymała swój plon. Sprowadziłem suszę na ziemię, na góry i na zboże, na moszcz i na oliwę i na wszystko, co wydaje ziemia, na ludzi i na bydło i na wszelki trud rąk. Jak pewnie zauważacie, jest tu wiele rzeczy, o których można by powiedzieć, ale chcę skupić się na tym, że Ageusz i cała jego księga jest nawoływaniem, takim wezwaniem do odbudowy świątyni. I dzisiaj na to chciałbym zwrócić uwagę, żebyśmy posłuchali Bożego głosu i jego wezwania do odbudowy świątyni. Co prawda w księdze Ageusza mowa jest o świątyni ręką zbudowanej, ale dzisiaj chcę, żebyśmy myśleli o innej świątyni. Za chwilę powiem o jakiej. Zanim będę dalej mówił na temat tego, co mówi księga Ageusza, chciałbym taki rys historyczny mały zrobić, nakreślić tą sytuację. Wiecie, to jest, kiedy cofniemy się troszkę wcześniej, popatrzymy na historię narodu izraelskiego, to myślę, że każdy z was pamięta. Izrael to był naród twardego karku. Miał wiele momentów, kiedy odchodzili od Boga, kiedy grzeszyli. I był taki moment, kiedy to wszystko osiągnęło już kres. Bóg tego nie wytrzymał i pozwolił na to, żeby obcy król, król Babilonu, przyszedł do Jerozolimy, zdobył to miasto, zburzył to miasto, zburzył świątynię i pozwolił na to, żeby zabrał Izraelitów w niewolę do Babilonii. I myślę, że był to straszny moment. Myślę, że Izraelici się tego nie spodziewali, ponieważ bardzo długo wcześniej sobie robili żarty po prostu. I kiedy sobie wyobrażałem tą sytuację, kiedy oni idą, bo kiedy zajrzymy w źródła różne, to dowiemy się, że oni setki, po prostu setki ludzi, tysiące Izraelitów zostali wygnani z Jerozolimy. Babilończycy związali im ręce, zakuli ich w kajdany, powiązali sznurami i oni piechotą musieli iść do Babilonu i trwało to
dosyć długo, kilka miesięcy. Nie była to łatwa droga i wiem, że wielu ludzi wtedy już zginęło podczas tej drogi do Babilonu. I na pewno był to smutny widok, kiedy próbowałem sobie to wyobrazić, jak oni idą, tacy związani. To było straszne. Straszne też z tego powodu, że to była taka sytuacja, że oni po prostu zostali zabrani ze swojej ojczyzny, zabrani ze swojego miasta, zostali odłączeni od swojej świątyni. Tak naprawdę Nebukadnezar wyrwał ich z ich życia i wyrwał ich ze społeczności z Bogiem, bo zabrał ich z Jerozolimy, zabrał ich ze świątyni. I to było bardzo trudne. Kiedy śledzimy Stary Testament, dużo o tym możemy przeczytać. Chcę zwrócić uwagę na to, że troszkę to trwało, zanim Bóg zmiłował się znowu nad nimi, bo Bóg ciągle się nad nimi miłował. I po kilkudziesięciu latach pozwolił na to, żeby Babilon został zdobyty przez króla perskiego. I ten król pozwolił po prostu, przez to, że Bóg w nim zadziałał, pozwolił Izraelitom na powrót do Jerozolimy. I kiedy oni wrócili, wracali pewnymi grupami co jakiś tam czas, ale wracali. I kiedy wrócili, to pierwszym ich pragnieniem było to, żeby odbudować świątynię. I kiedy śledzimy księgi Ezdrasza, Nehemiasza, Ageusza, Jeremiasza, to możemy przeczytać, że wpierw oni odbudowali ołtarz, bo bardzo chcieli w końcu powrócić do tego, żeby złożyć Bogu ofiarę, żeby się z Nim pojednać, bo zrozumieli, co zrobili, tak? Potrzeba było na to 70 bodajże lat niewoli, żeby zrozumieli, co źle robili. Więc oni odbudowali ołtarz, zabrali się za fundamenty świątyni i wiecie, za każdym razem, kiedy Bóg zaczyna działać, kiedy Bóg ożywia serca, to wkracza szatan i tak było też w tym przypadku. On namieszał i ta budowa została wstrzymana. Pozostały fundamenty, pozostał ołtarz, ale cała świątynia nie została ukończona. No i w tym momencie znajdujemy się w księdze Ageusza. Był to prorok, który został pobudzony przez Ducha Bożego do tego, żeby zmobilizować Izraelitów do tego, żeby odbudowali świątynię. I jak przeczytamy tą księgę, to dowiemy się, że to się udało, że Bóg posłużył się Ageuszem, znowu pobudził serca ludzi i świątynia została dokończona. I znowu nastał taki moment, kiedy świątynia stała i Bóg mógł do niej przyjść i mógł tam zamieszkać i mogli tam Izraelici się z Bogiem spotykać. Jak słyszeliście na początku, powiedziałem, że nie chcę mówić tak naprawdę o świątyni ręką zbudowanej, ale innej świątyni. O tej, która teraz istnieje. Bo wiemy, że w Jerozolimie nie ma świątyni. Mówiliśmy o tej, potem została wybudowana, ona została zburzona, potem została następna wybudowana, następna została zburzona. Trzecia nie została wybudowana, ponieważ przyszedł Pan Jezus. I znaleźliśmy się w Nowym Przymierzu. I chcę wam przeczytać, czym jest świątynia w Nowym Przymierzu. Mówię o tym list do Koryntian. Wiele miejsc o tym mówi, ale przeczytam z listu do Koryntian, 3:16. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? 1 Koryntian 6:19. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do samych siebie? I 2 Koryntian 6:16. Myśmy bowiem świątynią Boga żywego. Jak powiedział Bóg, zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Więc kiedy mówimy o świątyni w Nowym Przymierzu, kiedy mówimy o świątyni dzisiaj, to mówimy o nas samych, bo teraz my jesteśmy świątynią Boga żywego. I teraz, tak jak w świątyni izraelskiej Bóg przychodził,
Bóg tam zamieszkiwał. Tam naród izraelski rozmawiał z Bogiem. Tam Izraelici składali Bogu ofiary. Tam otrzymywali przebaczenie. Tam była przelewana krew. To było miejsce Bożej obecności. Tak dzisiaj miejscem Bożej obecności jesteśmy my. My jesteśmy świątynią. Mówimy na to, mówimy często o naszym sercu, że Bóg jest w naszym sercu, że Bóg jest w nas. Rozumiemy, że my jesteśmy świątynią. Dlatego dzisiaj to wezwanie do odbudowy świątyni jest do nas. I dzisiaj chcę przez to słowo, które wam przekazuję, pobudzić wasze serca. Mam nadzieję, że Duch Święty to zrobi i pobudzi każde serce do odbudowy waszej świątyni. Każdego z was, tego do odbudowy waszej relacji z Bogiem, do odbudowy waszego życia duchowego. Jakkolwiek można by to jeszcze ująć. Kiedy analizowałem księgi mówiące o świątyni Bożej, udało mi się uzyskać jakby takich kilka obrazów, które mówią o stanie świątyni. Więc będę teraz mówił o stanie świątyni Salomona, ale rozumiecie, że chcę, żebyście myśleli o waszej świątyni, kiedy będę to czytał. Także kiedy patrzymy na świątynię, ona może być w różnym stanie. Oczywiście na początku świątynię, pierwszą świątynię zbudował Salomon i to był taki moment, kiedy czytamy te fragmenty, to możemy zobaczyć, jak ta świątynia wyglądała i czym ona jest i po co została zbudowana i do czego służy i czemu Bóg w ogóle chciał, żeby ona powstała. I możemy prześledzić Księgę Kronik drugą, która mówi o tym, opisuje to, jak Salomon zbudował świątynię. I to był wspaniały moment i bardzo radosna chwila, ponieważ to była chwila, kiedy Izraelici zbudowali tą świątynię i wtedy Bóg do nich przyszedł. Więc żeby Bóg do nich mógł przyjść, żeby mogli się z nim spotkać, potrzebna była ta świątynia i dlatego Bóg bardzo chciał, żeby ona powstała. Możemy przeczytać kilka fragmentów z drugiej Księgi Kronik, 5 rozdział, 13 werset. To jest taki moment, kiedy świątynia już jest zbudowana. I Salomon i Izraelici przychodzą przed Boga i mówią: Boże, jest świątynia, teraz Twój ruch. I słuchajcie, co oni zrobili. Mieli oni razem trębacze i śpiewacy, wznieść wspólny głos do uwielbienia Pana i dla wyrażenia Mu wdzięczności. Kiedy więc zadeli w trąby, zagrali na cymbałach i na instrumentach do wtóru pieśni wielbiącej Pana za to, że jest dobry i że Jego łaska trwa na wieki, świątynia Pana napełniła się obłokiem. Z powodu tego obłoku chwały Pana, który napełnił świątynię, kapłani nie mogli tam ustać ani pełnić służby. Jest to cudowny moment w ich życiu i cudowne miejsce w Biblii, które mówi o tym, że Bóg mieszka w świątyni. I kiedy świątynia powstała, zbudowana przez Salomona, Bóg tam przyszedł i Bóg tam zamieszkał. I tak samo jest naszą świątynią. Ona ma być po to, żeby Bóg tam przyszedł i Bóg tam zamieszkał. Wtedy Salomon odezwał się w te słowa: Pan oznajmił, że będzie mieszkał w mroku, albo że pozostanie dla człowieka niewidzialny, a ja zbudowałem ci ten wspaniały dom, miejsce twojego pobytu na wieki. Wiecie więc, Izraelici zrobili wszystko to, co Bóg im kazał, uwielbili Boga, Jego chwała stąpiła do świątyni i tam jest dużo opisane, poczytajcie sobie w domu, ale w którymś momencie Bóg ukazał się Salomonowi i powiedział mu tak: Odtąd moje oczy będą otwarte, a moje uszy uważne na modlitwę w tym miejscu. Wybrałem sobie bowiem i poświęciłem tę świątynię, aby na wieki pozostawało w niej moje imię. Moje oczy i moje serce kierować się będą na to miejsce po wszystkie dni. Cudowna chwila. Więc świątynia, nasza świątynia może być też taka, jak była za czasów Salomona, kiedy powstała. Ona była nowa, piękna i myślę, że wszystkich zachwycała swoją wielkością, swoim wyglądem. Wiemy, że było tam mnóstwo złota, drogich kamieni i co tylko.
więc dla ludzkiego oka wspaniała rzecz, zachwycająca. Ale też zachwycająca była z tego powodu, że Bóg tam był i to było w tym najwspanialsze. Kiedy patrzymy na naród izraelski, znajdziemy też takie momenty, kiedy świątynia niestety tak nie wyglądała. Zacząłem od Księgi Ageusza, więc może zwróćmy uwagę na to, jak wyglądała tam świątynia. Jak powiedziałem, Izraelici zostali zabrani do niewoli, a Jerozolima i świątynia została zburzona. I kiedy zaczęli oni wracać, zostali zburzone mury Jerozolimy i zburzoną świątynię. I to było bardzo smutne, bo nie było miejsca, gdzie mógłby Bóg być. Nie mieli oni możliwości tak naprawdę, żeby się z Bogiem spotkać, ani z Nim porozmawiać, ani złożyć Mu ofiary. I zaczęli tą świątynię odbudowywać. Ale kiedy rozpoczynamy czytać Księgę Ageusza, to jest sytuacja, w której świątynia jest w ruinie. Świątynia jest w ruinie, ona jest rozsypana, nie spełnia swojej funkcji, a Boga w niej nie ma. A doszło do tego w ten sposób, że Izraelici sobie ignorowali Boga, zaniedbywali tą świątynię, nie robili w niej tego, co trzeba, opuścili ją i tak ona niszczała, aż przyszedł szatan, przyszedł wróg Nebukadnezar, ale wiem, że to był szatan i on przyszedł i tą świątynię zburzył. Więc możesz być w takiej sytuacji, że już dawno z Bogiem nie rozmawiałeś, zignorowałeś Go, zaniedbałeś relacje z Nim. Być może trwa to tak długo, że szatan już przyszedł do Ciebie i Twoją świątynię zburzył. I Ty wiesz, że nie masz miejsca, gdzie mógłbyś się z Bogiem spotkać. Ty wiesz, że Boga w Tobie nie ma, bo Twoja świątynia leży w gruzach. Może nasza świątynia być też w innym stanie i mówi o tym druga Księga Kronik, przepraszamy, i wersety, rozdziały, które mówią o Jozjaszu, o królu, o którym czytamy, że podobał się Bogu, czynił to, co prawe w oczach Boga. I kiedy on został królem, był bardzo młody. Jest tam takie bardzo ważne zdanie w rozdziale 34 drugiej Księgi Kronik. Jest tam zdanie mówiące o tym, że Jozjasz przejął się bardzo tym, jak to wszystko wygląda. I wiemy, że on poza tym, że zabrał się za świątynię, to zrobił porządek w całym kraju, ale zwróćmy uwagę na świątynię. Rozdziały te mówią o tym, że świątynia wtedy była zaniedbana i zanieczyszczona. Była tam taka sytuacja, że już nikt dawno ofiar bogów w świątyni nie składał. Ludzie po prostu żyli sobie gdzieś tam poza świątynią. Niektórzy pewnie już o niej zapomnieli. Więc kiedy przyszedł Jozjasz i postanowił, oczywiście przez to, że Duch Boży w nim zadziałał, postanowił zrobić z tym porządek, to zobaczył, że świątynia jest w opłakanym stanie, że jest tam bałagan, jest tam brud, smród i co najgorsze, w świątyni znalazł bożki, bogów obcych. To była już straszna rzecz, ponieważ w tej świątyni już składano ofiary zupełnie innym bogom. I Jozjasz postanowił zrobić z tym porządek. Więc może być nasza świątynia też w takim stanie. Może ona jeszcze stoi. Może jest w całości, ale jest zaniedbana i jest zanieczyszczona. Co to znaczy, że nasza świątynia jest zanieczyszczona? W rozdziale mówiącym o Jozjaszu czytamy, że to zanieczyszczenie polegało na tym, że po prostu w tej świątyni byli obcy bogowie. Jeżeli byli tam obcy bogowie, to wiemy, że nie było tam już Boga. Świątynia stała, ale Boga tam nie było. Boga prawdziwego. Więc wprost mówi ten fragment o tym, że zanieczyszczenie świątyni polega na naszym bałwochwalstwie, na tym, że w świątyni naszej, w naszym życiu najważniejszy nie jest Bóg prawdziwy, ale inny Bóg. I my wiemy, że w dzisiejszych czasach to nie są figurki, które Izraelici mieli, bożki, ale każdym bożkiem w naszym życiu jest cokolwiek, co jest ważniejsze od Boga, prawdziwego Boga. Więc jeżeli jest w moim życiu albo twoim coś, co jest ważniejsze od Boga, to twoja świątynia jest zanieczyszczona. Ta świątynia za czasów Jozjasza była też zaniedbana.
I czytamy tam fragmenty, które mówią o tym, że Jozjasz postanowił zorganizować zbiórkę pieniędzy po to, żeby, mówiąc po naszemu, wyremontować tą świątynię, tak? Bo to był taki stan do remontu, myślę, generalnego. Więc była zbiórka pieniędzy, zostały rozdzielone zadania i oni zajęli się tą świątynią. Poza tym, że ją pierwsze wysprzątali, tak? Wyrzucili wszystkie bożki, wszystko, co tam było nieczystego, to musieli zająć się murami, które się sypały, może dachem, nie ma tam szczegółów, ale tak sobie teraz myślę, na czym to mogło polegać. Więc ta świątynia Jozjasza wymagała remontu. Wymagała odnowienia, wysprzątania, wyczyszczenia, wyremontowania. Więc może jesteś w takiej sytuacji, kiedy twoja świątynia nie jest w rozsypce może. Może szatan jeszcze jej nie zburzył. Może wiesz, że jest Bóg. Może czujesz w swoim sercu, że trzeba coś zrobić z twoim życiem duchowym. Jesteś świadomy tego, że ono jest kiepskie, że wygląda beznadziejnie i że twoje życie duchowe jest do remontu. Jeżeli to czujesz, to fajnie, że to czujesz. Cieszę się, że jesteś tego świadomy, bo trzeba coś z tą świątynią zrobić. I dlatego dzisiaj wzywam siebie i was wszystkich do odbudowy waszej świątyni. Może być też taka sytuacja, że świątyni w twoim życiu w ogóle nie ma. Izraelici na samym początku też nie mieli świątyni, ale jakby abstrahując od tego, chcę wam powiedzieć, że każdy z nas, kto nigdy z Bogiem się nie spotkał, kto nigdy nie oddał mu swojego życia, nie jest świątynią. Bo świątynią stajemy się wtedy, kiedy oddajemy Bogu swoje życie. Kiedy mówimy mu: Boże, chcę iść za Tobą. Kiedy mówimy: Boże, oczyś mnie, zabierz moje grzechy, odwracam się od nich i zwracam się w Twoją stronę i chcę iść za Tobą. I to jest moment, kiedy Bóg przez swoje słowo obiecuje nam, że On wtedy dopiero w nas zamieszka i wtedy dopiero stajemy się świątynią. Więc możesz być na tym miejscu. Jeżeli Duch Święty mówi Ci, przekonuje Ci, że nie jesteś świątynią, to jesteś w dobrym miejscu. Bo za chwilkę powiem, co z tym zrobić. Więc zadajmy sobie pytanie, każdy z nas w swoim sercu, w jakim stanie jest twoja świątynia? Czy ona jest, tak jak u Salomona? Piękna, święta, zachwycająca? Czy w niej jest Bóg? Czy tam spotykasz się z Bogiem? Czy może jest kapkę zaniedbana i wymaga remontu? Ja tego nie wiem, ale ty wiesz, każdy z was wie, w jakim stanie jest wasza świątynia. Być może już dawno z Bogiem się nie spotkałeś, dawno z Nim nie rozmawiałeś i obawiasz się, że twoja świątynia została już zburzona przez szatana, przez wroga. Zastanów się, jak wygląda twoja świątynia. Czego Bóg od nas oczekuje w takiej sytuacji? Mając na uwadze to, jaka świątynia nasza jest, posłuchajcie, czego Bóg od nas chce. Wróćmy do Ageusza i tam była taka sytuacja, kiedy Ageusz wprost powiedział Izraelitom, co oni źle robią. I mówi o tym werset 9. Tak mówi Pan Zastępów. Lud ten mówi, że nie przyszedł jeszcze czas, by budować dom Pana. Dom leży w gruzach, a każdy z was zabiega o własny dom. Więc była to taka sytuacja, kiedy oni byli świadomi, że świątynia jest w beznadziejnym stanie. No wtedy się tego nie dało ukryć, bo każdy codziennie ją widział. Widział te ruiny. Każdy z nich był świadomy. Więc byli to ludzie świadomi problemu, ale cały czas go ignorowali i po prostu się wymawiali. Twierdzili, że to nie jest czas. Twierdzili tak dlatego, że zajmowali się czymś innym, nie tym, czego Bóg chciał. Więc tak samo to może wyglądać w naszym życiu. Ja wiem, że my, przynajmniej te osoby, które tu są od lat w tym kościele, jesteśmy tu i Bóg też tu jest i wiem, że każdy z nas jest świadomy tego, jak wygląda nasza świątynia. Bo to się wie po prostu. Wy wiecie, ja wiem, jak wygląda moje życie z Bogiem, jak wygląda nasza, moja relacja i wasza relacja z Bogiem. Wiem, w jakim stanie moja świątynia jest. I też wiem, że taka ona zawsze nie była.
I pomimo tego, że byłem w kościele i nazywałem się człowiekiem wierzącym, to moja świątynia też była kiedyś zaniedbana. Nie miałem takiego, myślę, momentu, że była zburzona, ale wiem, że była w kiepskim stanie i wymagała remontu, wymagała oczyszczenia, wymagała odświeżenia. I też miałem taki etap jak oni, kiedy Bóg mi mówił, zajmij się swoją świątynią, zajmij się swoją relacją z Bogiem, bo jest kiepska, bo jest pożałowania godna, zajmij się swoim życiem, swoim duchem, swoim wnętrzem, bo jest tam brud, bo jest tam zanieczyszczenie i całe twoje życie wymaga posprzątania i remontu. I Bóg tak do mnie mówił, a ja mówię, Boże, nie mam czasu. To nie jest jeszcze czas. Mówiłem mu tak przez wiele lat. I cały czas byłem świadomy tego, że moja świątynia jest w ruinie, a ciągle się wymawiałem. I mówię o tym, bo wiem, że wiele ludzi tak robi. Ja mówiłem, Boże, ja wiem, że moja świątynia jest do remontu, ale wiem, że remont to nie jest prosta sprawa. Mówię, Boże, ja wiem, że remont kosztuje. Boże, ja wiem, że remont kosztuje dużo pieniędzy i że wymaga dużo czasu. I mówię, Boże, ja nie mam czasu na to teraz. To nie jest jeszcze czas. I tak mówiłem Bogu przez wiele lat. I mówiłem mu, Boże, ja nie mam czasu klęczeć przed Tobą, modlić się, nie mam czasu czytać Bożego Słowa. Moje ostatnie lata to wygląda tak, mówiłem, Boże, nie mam czasu, bo ja mam małe dzieci. Wiecie, zawsze się coś znajdzie. I mówiłem, Boże, dzieci są małe, ciągle płaczą, prawie nie śpię. I jak Ty chcesz, żebym ja jeszcze wstał do Ciebie i się modlił? No przecież ja padnę, zaraz zasnę w sekundę. Jestem wiecznie niewyspany. Nie mam na to siły, to nie jest jeszcze czas. I to był jeden temat. To tak wyglądało u mnie. Ale wy wiecie, jak to wygląda u was. Proszę was, nie bądźmy tacy jak oni i nie mówmy, że to nie jest jeszcze czas. Wiecie, kiedy ja myślę o tym, co się dzieje w moim życiu, ale nie tylko w moim, w naszym zborze, co się dzieje w naszym kraju, co się dzieje wszędzie, to jestem przekonany, jestem totalnie przekonany, że to jest czas na odbudowę świątyni. Więc nie mów, że to nie jest jeszcze czas, bo się naprawdę zdziwisz. To jest czas na odbudowę świątyni. Dzisiaj ja wam to mówię, ale to mówi Duch Święty. To jest czas na odbudowę świątyni, więc wzywam was dzisiaj do jej odbudowy. Wiecie, księga Ageusza nie skończyła się tragicznie. Bóg przemówił, chwała Bogu, oni posłuchali. Więc możesz być na etapie wymówek, ale możesz być już na etapie, kiedy przyznasz sobie, Boże, moja świątynia jest do odbudowy, do remontu, biorę się za moją świątynię. I oni tak zrobili. Bóg im powiedział, idźcie zatem w góry, sprowadźcie drewno i budujcie mój dom. Spodoba mi się on i zostanę uwielbiony, mówi Pan. Więc mówiąc wprost, ten werset mówi, idźcie i weźcie się do roboty. I mi to Bóg powiedział i ja to mówię wam. Jeżeli twoja świątynia jest w ruinie, jeżeli twoja świątynia jest do remontu, jeżeli jest w kiepskim stanie, idź i weź się do roboty. Bo to jest czas, żeby odbudować tą świątynię. Więc co ten fragment mówi? Idźcie w góry, sprowadźcie drewno. Możecie spytać Tomka, Bojdy, który jest drwalem, co to znaczy iść w góry i sprowadzać drewno stamtąd. I na pewno wam powie, że to jest ciężka robota i nie da się bez ciężkiego sprzętu. Wtedy sprzętu ciężkiego nie mieli na pewno. Ale to nam mówi po prostu, że to jest ciężka praca, to jest wysiłek. I to jest czas, i to jest koszt. Remont kosztuje, wymaga naszego zaangażowania, wymaga naszego czasu, wymaga poświęcenia innych rzeczy. Bo wiecie, jak wpadniecie w remont, kto miał, to wie, to wtedy wszystko idzie na remont, cała kasa idzie na remont i wszystko inne się poświęca, tak? Więc tak zróbcie. Poświęćcie cokolwiek trzeba, żeby tylko swoją świątynię wyremontować. Poświęćcie czas i zróbcie to w końcu, bo to jest czas, żeby odbudować swoją świątynię.
Wiecie, w praktyczny sposób ta odbudowa świątyni polega oczywiście na tym, że my idziemy do Boga. Nie odbudowujemy jej fizycznie, ale odbudowujemy ją w obecności Bożej, w własnej komorze, w miejscu, gdzie spotykamy się z Bogiem. Możemy zrobić tak jak Jozjasz, 2 Księdze Kronik 34:27. Ponieważ tak się tym przejąłeś i słysząc Jego słowa o tym miejscu i Jego mieszkańcach, okazałeś skruchę przed Bogiem, ukarzyłeś się przede mną, rozdarłeś swoje szaty i zapłakałeś przede mną, to oświadcza Pan, wezmę to pod uwagę. Więc co my możemy zrobić? Możemy przyjść przed Boży tron i przed Bogiem okazać skruchę, ukorzyć się przed Nim, rozedrzeć swoje szaty, jeżeli tego trzeba, zapłakać przed Bogiem i oświadczyć, że nie chcecie takiej sytuacji, że chcecie odbudować swoją świątynię. I Bóg mówi, jeżeli to zrobisz, wezmę to pod uwagę. Jozjasz to zrobił i on nam pokazuje, co my mamy zrobić. Więc dzisiaj proszę was, przejmijcie się swoim stanem, okażcie skruchę przed Bogiem, ukuszcie się przed Nim, zapłaczcie przed Jego obliczem. On weźmie to pod uwagę. Ta odbudowa naszej świątyni to oczywiście jest decyzja. I każdy z was może stąd dzisiaj wyjść i nic z tym nie zrobić. Ale możecie podjąć tą decyzję, mając świadomość, że to będzie potem wysiłek. Ja dzisiaj was proszę, w imieniu Jezusa was proszę, podejmijcie ten wysiłek, podejmijcie działanie. Popatrzcie na waszą świątynię i weźcie się za jej odbudowę. Co się stanie, kiedy Boga posłuchamy? Możemy o tym czytać i w historii Jozjasza, i w księdze Aggeusza. Więc Aggeusz mówi o błogosławieństwach, znaczy on mówi o tym, co Izraelici stracili przez to, że nie odbudowywali świątyni. A ja dzisiaj chcę to jakby odwrócić i przeczytać to w drugą stronę i potraktować to, co jest napisane jako wynik naszego posłuszeństwa. Więc sparafrazuję werset 10 i 6. Odwrócę jakby jego znaczenie. Będziesz zbierał dużo, najesz się dosyta, ugasisz pragnienie, nie będziesz gromadził do dziurawego worka, niebo ześle rosę na ciebie, wtedy ożyjesz, a ziemia wyda plon. Troszkę to pozmieniam jeszcze. Będziesz zbierał dużo, w sensie duchowym będziesz miał błogosławieństwo. Najesz się dosyta, ugasisz pragnienie w sensie duchowym. Zostanie w tobie zaspokojone to, czego ty pragniesz i czego pragnie każdy człowiek i czego szuka każdy człowiek. I my wiemy, że to nie są materialne rzeczy, ale w każdym człowieku jest tęsknota do tego, od czego się świat zaczął, czyli do obecności Bożej. Do takiego nasycenia Jego obecnością, Jego duchem. Więc kiedy odbudujesz swoją świątynię, będziesz nasycony, najesz się dosyta, ugasisz pragnienie. I kiedy zaczniesz służyć Bogu, to wszystko, co robisz, to nie będzie gonieniem i gromadzeniem do dziurowego worka, tylko będziesz widział to, co zrobiłeś i będzie owoc tego, co zrobiłeś. I tak naprawdę, kiedy odbudujesz swoją świątynię, to Bóg cię ożywi. Bóg cię ożywi, i wtedy wszystko stanie się dla ciebie żywe. Wszystko, co związane jest z naszym duchem. Słowo Boże stanie się żywe. Uwielbianie stanie się dla ciebie żywe. I cokolwiek będzie z Bogiem związane, to będzie dla ciebie żywe i będzie cię dotykało. A w tym wszystkim wydasz plon, wydasz owoc. Więc dzisiaj możemy sobie pomyśleć, jaki jest owoc naszego duchowego życia. Czy ja się czuję w ogóle żywy, czy się czuję nieżywy. Czy pieśni, czy Boże Słowo, kiedy je czytam, czy to działa na mnie, czy to nie działa na mnie. Bo jeżeli nie,
Tutaj jest wskazówka do tego, że trzeba zobaczyć sobie na swoją świątynię. Czy jest już ziarno w spichlerzu? To już jest sytuacja, kiedy świątynia została odbudowana. I Bóg mówi, czy jest już ziarno w spichlerzu? Winorośl, figowce i granat i drzewa oliwne nie zaowocowały? Ale od tego dnia będę zsyłał błogosławieństwo. Od dnia, kiedy odbudujesz swoją świątynię, Bóg będzie zsyłał błogosławieństwo. Jeszcze raz przypomnę fragment z drugiej księgi Kronik. Czyli miejsce, gdzie Bóg powiedział do Salomona po wybudowaniu świątyni. Tylko sparafrazuję i skieruję to słowo do was. Odtąd moje oczy będą otwarte, a moje uszy uważne na twoją modlitwę w tym miejscu. Wybrałem sobie bowiem i poświęciłem twoją świątynię, aby na wieki pozostawało w niej moje imię. Moje oczy i moje serce kierować się będą na ciebie po wszystkie dni. Chcemy takiej sytuacji? Bo ja bardzo chcę. I Bóg to obiecał, i Bóg to zrobi, i Bóg tak potraktuje twoją świątynię, tylko musisz się upewnić, czy ona stoi, czy ona jest odbudowana, czy ona jest wyremontowana. Wiecie, są też niemiłe wersety w księdze Ageusza. Ale chcę o nich wspomnieć, ponieważ jestem przekonany, że Bóg dzisiaj chce wezwać każdego do odbudowy świątyni. I jak skończę to kazanie, to chcę zaprosić każdego, kto tego chce, aby przyszedł do modlitwy. A jeżeli zastanawiasz się, czy potrzebujesz tego, czy nie, to posłuchaj tego, co mówi werset 6 i to pozwoli ci odpowiedzieć na to pytanie. I Ageusz pisze, siejesz dużo, zbierasz mało. Robisz dużo, masz z tego mało. Pracujesz dużo, masz z tego mało. Harujesz i masz 1800, jak masz cały etat. Zakładasz firmę, bo już masz dość tego 1700. I parę lat życia masz wycięte, bo jak założysz firmę, to musisz wszystko w to włożyć. I są takie przypadki, że mijają 2 lata, 3 lata i ledwo starcza ci na ZUS. I to jest taka sytuacja, gdzie siejesz dużo, a zbierasz mało. I sobie myślisz, po co ja to robię? Po co to robić, skoro nic z tego nie ma? Więc jeżeli jesteś w takiej sytuacji, że czujesz się zarobiony i nic z tego nie masz, to znaczy, że siejesz dużo, a zbierasz mało. I to można też zobaczyć, w sensie duchowym na to popatrzeć. I możesz być taką osobą, która chodzi do kościoła i chce, i chodzi, i czyta. I robisz to już 30 lat. Ja tak miałem. Robiłem to 30 lat i po 30 latach stwierdziłem, że ja za bardzo nic z tego nie mam. Nie widzę jakiegoś efektu szczególnego mojego życia duchowego. Ale dlaczego tego nie widziałem? No bo go nie było. A dlaczego nie było efektu? Bo moja świątynia była w rozsypce. Jesz niedosyta, pijesz, ale nie gasisz pragnienia. I możesz być chrześcijaninem od urodzenia, tak jak ja, i czuć się ciągle spragnionym, i czuć się ciągle niezaspokojonym. Możesz być osobą, która ciągle nie wie tak naprawdę, kim jest Bóg. W naszym życiu ziemskim też bardzo często jesteśmy w takich sytuacjach. I wiecie, ja też przychodziłem taki etap w życiu. Po skończeniu szkoły pracowałem. Wtedy dostawałem na rękę 850 zł, ale to było dawno temu. Śmieszne pieniądze, powiemy. Więc każdy ma taki etap, że tam po szkole no to trzeba się pierwsze w ogóle dorobić, żeby w ogóle coś zacząć, no nie? Ślub i tak dalej. I wiecie, miałem już dom, miałem żonę, miałem dzieci. To jakoś mi tak przyszło, tak mi Bóg dał. Nie wiem, czym zasłużyłem. Ale potem się zaczyna
Dom trzeba wyremontować, no nie? Wyremontowałem dom, trzeba zmienić samochód. Zmieniłem samochód, trzeba kupić żonie samochód. Kupiłem żonie samochód, trzeba ogrodzenie. I wiecie, i można wpaść w taką pętlę. I będziesz całe życie tak, możesz całe życie tak naprawdę, możesz tak całe życie. Bo zawsze się znajdzie coś, za czym możesz biegać i o co możesz zabiegać. I będziesz ciągle niezaspokojony. I nie będziesz, i nie, to się nie skończy, i nigdy tego nie zaspokoisz, bo żeby to się stało, to musisz się zastanowić nad swoją świątynią i o nią zabiegać. Odziewasz się, ale jest ci zimno. Po co się ubieramy? Żeby nam nie było zimno. Więc odziewanie się, celem odziewania jest to, żeby nam było ciepło. A kiedy odziewamy się i jest nam dalej zimno, to nie osiągnęliśmy celu. Więc może być tak w twoim życiu i duchowym, i fizycznym, że robisz coś, próbujesz osiągnąć jakiś cel, ale go ciągle nie osiągasz i nie wiesz dlaczego. Może być nawet tak, że tak jak ja, będziesz osobą wierzącą, będziesz w kościele od zawsze i będziesz służył i robił dużo rzeczy w Bożym Królestwie. I kiedyś zrozumiesz, że wszystko, co robiłeś bez Niego, nie ma znaczenia i było bezsensem i poszło na marne, bo wszystko, co robimy bez Boga, jest niczym. I robiąc to bez Niego, bez świątyni, nie osiągniesz nigdy celu. Zbierasz do dziurowego worka. Liczysz na wiele, ale jest niewiele. A ja tak miałem, że liczyłem na wiele. Zawsze liczyłem na wiele, bo miałem świadomość, że jestem dzieckiem Bożym. I skoro jestem dzieckiem Bożym, skoro jestem w kościele, no tak mam nie liczyć na wiele? No przecież jestem Bożym dzieckiem, to przecież Bóg ma mi błogosławić, no nie? I liczyłem na wiele, ale w moim życiu było niewiele. I to tylko z tego powodu, że moja świątynia była w gruzach. I wiecie, kiedy to sobie uświadomimy, to zrozumiemy, że cokolwiek robimy i możemy robić naprawdę dużo rzeczy, to nic to nie ma sensu i nic nie przyniesie, dopóki nie zaczniemy od świątyni. To jest podstawa i to jest punkt numer jeden. I tego Bóg tylko od nas chce, żeby nasza świątynia stała, żeby On mógł do nas przyjść, w nas zamieszkać, żebyśmy się mogli z Nim spotykać. Więc jeżeli siejesz za dużo, siejesz dużo, a zbierasz mało, jeżeli jesz niedosyta, nie gasisz pragnienia, jeżeli ciągle jest ci zimno, nie osiągasz celu i zbierasz do dziurowego worka, liczysz na wiele, ale jest niewiele, to znaczy to, że nie masz błogosławieństwa. I prawdopodobnie twoja świątynia leży w gruzach. Więc dzisiaj wzywam cię do odbudowy świątyni. Chcę przeczytać jeszcze kilka fragmentów Bożego Słowa, ponieważ i historia Jozjasza, i księga Ageusza wskazują nam jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. I to nie było tak, że nagle Ageusz wpadł na jakiś pomysł, nagle Zorobabel odkrył, że trzeba się wziąć za świątynię. To nie było tak, że Cyrus nagle sam sobie wymyślił, a napisze dekret o tym, że Izraelici mogą sobie wrócić do tej Jerozolimy. To wszystko były kluczowe momenty i kluczowe decyzje, które wzięły się stąd, że Duch Święty przyszedł do tych osób i On to sprawił. On pobudził ich serca. Przeczytam te fragmenty. Księga Ezdrasza, 1:1-2, mówi o Cyrusie. W pierwszym roku panowania Cyrusa, króla Persji, po to, aby spełniło się słowo Pana wypowiedziane ustami Jeremiasza, Pan pobudził Cyrusa, króla Persji, w głębi jego ducha,
aby ogłosił postanowienie w całym swoim królestwie, a także przekazał na piśmie, co następuje. Tak mówi Cyrus, król perski. Pan Bóg niebios dał mi władzę nad wszystkimi królestwami ziemi. On też polecił mi, abym zbudował mu świątynię w Jerozolimie, która leży w Judzie. Pan pobudził pogańskiego króla do tego, żeby zrobił coś, żeby powstała świątynia, żeby została odbudowana świątynia. Księdza Ageusza 1,14. Wówczas Pan pobudził ducha Zorobabela i nie tylko Zorobabela, ale ducha całej reszty ludu. Pobudził ducha każdego tam w Jerozolimie do tego, aby przyszli i podjęli pracę przy domu swojego Pana, Boga zastępów. I 1 Piotr 2,4 mówi, gdy zbliżycie się do Niego żywego kamienia, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga uznanego za wybrany i kosztowny, wówczas wy sami jako żywe kamienie jesteście budowani niczym duchowy dom, by stać się świętym kapłaństwem i składać duchowe ofiary miłe Bogu ze względu na Jezusa Chrystusa. I Izajasz 57,15 mówi, ponieważ tak mówi wysoki i wyniosły i panujący wiecznie, któremu na imię święty, panuje na wysokim i świętym miejscu, lecz jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i ożywić serca skruszonych. Więc dzisiaj, jeżeli w modlitwie przyjdziesz do Boga i powiesz Mu, Boże, odbuduj moją świątynię, Boże, chcę zrobić wszystko, żeby moja świątynia wyglądała tak, jak ma wyglądać, to Bóg przyjdzie i On Cię ożywi. On ożywi ducha pokornych i ożywi serca skruszonych. Zanim skończę, chcę się zwrócić do osób, które może pierwszy raz słyszą nawet o świątyni. Może pierwszy raz słyszysz, że ludzie są świątynią Boga. Chcę Ci powiedzieć, że tylko wtedy, kiedy będziesz świątynią, to tylko wtedy będziesz miał Boże błogosławieństwo. Tylko wtedy osiągniesz cel, tylko wtedy ugasisz pragnienie, tylko wtedy będziesz żywy. Więc jeżeli wiesz, że nie jesteś świątynią Boga, jeżeli wiesz, że Bóg w Tobie nie mieszka, to dzisiaj wzywam też Ciebie, żebyś przyszedł i będziemy się modlić, żeby Bóg w Tobie zamieszkał, żebyś stał się świątynią Boga żywego. I On Cię ożywi, On da Ci błogosławieństwo i On Cię poprowadzi, i On zmieni Twoje życie i sprawi, że dotrwasz do celu, osiągniesz cel. On zgasi Twoje pragnienie i On pokaże Ci, co ma sens i co masz robić.